A więc dziś spotykamy się w Belęcinie przy okazji otwarcia dębowego zakątka, który powstał właściwie w ubiegłym roku i to otwarcie miało już być w ubiegłym roku, no ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj. Oficjalnie w parku będzie to otwarcie, a po uroczystościach przenosimy się koło sali wiejskiej, gdzie będzie festyn dla mieszkańców. No i okolicznych tutaj gości, którzy zechcą z nami się tutaj dzisiaj świętować. No po prostu w zeszłym roku zrodziła się u nas pomysł, żeby zacząć po prostu uporządkowanie terenów parku i tak zrodził nam się pomysł, że mamy tutaj ogromnego dęba, który, o ile się nie mylę, ma chyba 700 lat, coś koło tego, i chcieliśmy po prostu pokazać go ludziom i dlatego też ten teren taki. Zgłosiliśmy się do projektu Fundacji Inspirator, gdzie pani Agnieszka Zdunek pomogła nam właśnie przy realizacji tego projektu. Wygraliśmy, no i tak się zaczęło działanie. Raz, dwa, trzy, teraz. Ciekawe, jak wam to pójdzie, dziecię? Tak jest. Ciężko było nam tutaj w ogóle dostać się do tego miejsca. No, sporo pracy nas to kosztowało, wysiłku, ale efekt, widzę, znaczy moim zdaniem jest niesamowity. Zresztą młodzież to potwierdza. Tutaj mieliśmy grupę młodzieży, która aktywnie brała udział właśnie tutaj w uporządkowaniu tego terenu. No, co teraz cieszy, tak, myślę, że i mieszkańców, i chodzi o ilość osób. Czasami było nas mniej, czasami więcej. Na początku właśnie ta pierwsza grupa rzeczywiście była spora, szczególnie młodzieży, tak, bo no, tutaj sporo gałęzi, chwastów, więc tych sił było nam tutaj potrzeba sporo. A później tutaj koło gospodyń się zaangażowało, tutaj właśnie na te nasadzenia. Także to tak, na początku młodzież, potem już były kobiety. Potem i panowie, bo też i panowie byli tutaj do pomocy, bo żeby tutaj właśnie uporządkować, wyciąć, przenieść. Także no efekt zadowala. To jest typowo taki zakątek jakby rekreacyjny, po prostu każdy może tu przyjść, niezależnie od wieku, od sprawności ruchowej. Może tu przyjść, posiedzieć na łonie natury, jakby to powiedzieć, i posiedzieć. Sołtysem Belęcina jestem od kwietnia 2019 roku, to już jest drugi rok mojej kadencji. W ostatnim czasie zostały ukończone budowa kanalizacji, dróg powiatowych, ścieżka rowerowa, to też inwestycja powiatowa, a także plac zabaw na osiedlu. Jest to inwestycja gminna przez współpracę, właściwie z pozyskania środków z regionu Kozła i z województwa wielkopolskiego. W najbliższym czasie to, co się już właściwie zaczęło dziać, to jest przebudowa drogi powiatowej do granicy powiatu od Belęcina i to są właściwie prace, które na dzień dzisiejszy się dzieją.